フラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。Specjalnie dla ciebie, Kasiu, dzisiaj taki lekko klasycyzujący dziś na końcu DJ Crush. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie w studiu Radia RAM. Bardzo dziękuję za przyjęcie, na zgodzenie się, za zgodę, by przyjść dzisiaj do studia, bo nie widzieliśmy się, no jak tak sobie dobrze liczę, to chyba ponad półtora roku. No tak, dokładnie. No to ja dziękuję za zaproszenie. Faktycznie ostatni raz się widzieliśmy tutaj przy rozmowach o płycie Tempus Fantasy. Wszystko się zgadza. No, dokładnie. Wiesz co? A było o czym rozmawiać. A było o czym rozmawiać i nawet rozmawialiśmy tutaj we trójkę, bo pamiętam, wtedy był Wojtek. No właśnie, Tempus Fantasy, próbuję sobie podsumować w myślach, co się wydarzyło z tym projektem na początek, zanim przejdziemy do tego, o czym dzisiaj rozmawiać będziemy wspólnie. To był taki ważny dla was moment. Wchodziliście w zupełnie inny moment muzyczny. A potem się wydarzyło to, co się wydarzyło a propos Kapitolu. I ja szczerze się przyznam, nie byłem częścią nigdy tego przedstawienia, to znaczy jako odbiorca. Jestem bardzo ciekaw, jak znaczące dla was było połączenie tego z światem tańca. Wiesz co, myślę, że ten projekt w Kapitolu to chyba było najwspanialsze, co mogło się wydarzyć w związku z naszym projektem, bo sama podróż muzyczna i połączenie naszych dwóch światów, chociaż ja nie lubię niczego szufladkować i też jakby uciekam od tego, żeby szufladkować innych, wiem, że ludzie mnie szufladkują jako... Podkreślasz to także na swojej stronie. Klasyczną, oczywiście, no wiadomo, bo jakby pochodzę z klasyki, ale otwieram się na wiele różnych innych brzmień, eksperymentowania z ludźmi, którzy tworzą też swoje piękne muzyczne światy. Jedną z takich osób jest właśnie Wojtek, z którym zrobiłam ten projekt. No i cała ta przygoda była niesamowita i nagranie płyty i eksperymentowanie, cały proces w ogóle przygotowywania tej płyty był piękny. Natomiast no już to, co się wydarzyło w Kapitolu, to był już totalny odjazd. Także pod tutaj pieczą Jacka Gębury, który stworzył wspaniałą choreografię, współpracowaliśmy ze wspaniałymi tancerzami. To, co się też wydarzyło od strony wizualnej w tym spektaklu, jest niesamowite, więc pozostaje mi tylko ci powiedzieć, że żałuję, że nie byłeś. No właśnie chciałem się zapytać, czy jeszcze jest grane, ale widzę, że chyba już pozamiatane. Mam nadzieję, że będziemy grać jeszcze w następnym sezonie, bo teraz w maju graliśmy dwa spektakle i mam nadzieję, że ci, którzy z państwa też, którzy nie widzieli naszego spektaklu, będą mieli okazję zobaczyć go w przyszłym sezonie jeszcze w Kapitolu. Rozumiem, że ten projekt to nie jest dla was zamknięty, że tak powiem, etap historii waszej wspólnej, ale, i podkreślmy to, mamy teraz do czynienia z twoim własnym projektem i podkreślane to jest także w zapowiedziach prasowych. Wysłałaś mi muzykę, jestem szczęśliwym odbiorcą tej płyty. Powiedz mi, kiedy ona oficjalnie się ukazuje, czy to już jest tak, że płyta wyszła? Szczerze mówiąc, to mi umknęło. Tak, oficjalna premiera 9 maja, natomiast płyta już przyszła i ona tak naprawdę jest dostępna. Także dla tych, którzy będą zainteresowani, sięgnąć po nią. Jesteśmy. Mam taką właśnie informację, że ona już jest. Więc co więcej, jest z nami dzisiaj i ta pierwsza kompozycja to kompozycja Craiga Armstronga. Za moment wyjaśnimy sobie, dlaczego uran gdzieś w pobliżu. Thank you.
Proszę nie stroić odbiorników. Kasiu, jak cię słychać? Kasia na uranie, ja jeszcze na ziemi, ale powoli odpływamy, moi drodzy. Katarzyna Borek dzisiaj naszym gościem na 89.8 FM. Rozmawiamy o płycie Space in Between. Skąd to in between, Kasiu? Wiesz co, bo tak naprawdę czuję, że... Znaczy, ma to na pewno związek z tym, że staram się mieć coraz więcej dystansu w ogóle do wielu rzeczy i do siebie samej też, więc jakby ten space tutaj pomiędzy różnymi rzeczami jest tak naprawdę w życiu bardzo ważny, uważam. I tak naprawdę ta nazwa i może ten bezpośredni kontekst, bo jak widzisz na okładce jest chłopiec, który bardzo ładna okładka swoją drogą. Patrzy się w kosmos, tak. Jest to piękny projekt zresztą artysty Brendona Monroe, którego znalazłam zupełnie przypadkiem i zakochałam się w tym, co robi. No i tak, abstrahując od tego tematu, wiesz, ja troszeczkę stąpam po ziemi, a troszeczkę w kosmosie i gdzieś jakby ta płyta jest, no można powiedzieć, taką metaforą, przenośnią tego, co czuję, kiedy gram muzykę, kiedy słucham muzyki, kiedy o niej myślę. To wszystko mi jest po prostu potrzebne w życiu. Rozumiem. Stąd te planety i powiedziałeś poza anteną, że lubisz koncept albumu, lubisz spinać coś w całość właśnie w ramach jakiegoś jednego pomysłu. Tak, dokładnie. Każdy program, każda płyta, uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby spinać to w jakiś kontekst, w jakiś pomysł. Ja się w dźwięki kosmosu zasłuchuję już od bardzo dawna, można powiedzieć, bo... Może powiedzmy to głośno, bo tak. To, co słyszeliśmy na końcu tego utworu, a to kompozycja The Weather Storm Craig Armstronga, wykorzystałaś ją niejako, wplotłaś w jej fragment odegrany przez ciebie, czy też całość, także dźwięki nagrane przez NASA. Tak, każdy z tych utworów, prawie każdy z tych utworów, bo też jest moja kompozycja wspólna z Wojtkiem, która jest syntezatorową taką impresją na temat pewnej planety hipotetycznie istniejącej. Ma ze sobą taki ogon Space'u, który pochodzi z NASA Space Voyager. Są to nagrania oczywiście nie kosmosu, tylko fal elektromagnetycznych, które zostały nagrane przez NASA Space Voyager i są to fale, które zostały potem przekonwertowane na częstotliwość możliwą do wysłyszenia dla ludzkiego ucha. Są to dźwięki, które pięknie brzmią, które jakby same w sobie tworzą wspaniałą ambientową muzykę i bardzo często wibrują na tych samych częstotliwościach, które pochodzą z tych utworów, które gram. Podkreślmy to, że tej płyty najlepiej słuchać w skupieniu, najlepiej słuchać na słuchawkach, bo wtedy wysłyszymy wszystko to, co chciałeś powiedzieć. Bo dla mnie to ważne, bo dzisiaj słuchałem tego albumu akurat będąc tutaj poza tym miejscem i to, co mnie ujęło, to, że właśnie by wysłyszeć, trzeba tego słuchać naprawdę w ciszy. Arvo Pärt, John Cage, Craig Armstrong, jakimś kluczem posługiwałaś się przy doborze tych konkretnych kompozytorów, których kompozycje odgrywasz na tej płycie? Tak, można powiedzieć, że kluczem był ambient, kluczem był minimalizm, kluczem było takie wrażenie, które ja sama odnoszę, słuchając ich kompozycji, że coś unosi mnie do góry, że coś zatrzymuje mnie na chwilę. A także, wiesz, jestem osobą, która nagrała się strasznie dużo w życiu i nagrała się strasznie dużo trudnych rzeczy, bo jak wiesz, studiowałam przez wiele lat klasykę i grałam i nagrałam się strasznie dużo różnych koncertów i jakby uwielbiałam do pewnego momentu grać rzeczy, które są strasznie wirtuozowskie, które są bardzo popisowe. Cieszyłam się tym. No w szkole to pamiętam, bardzo moje ego. Pamiętam, że właśnie a propos twojego ego, w szkole chciałaś pokazać jednej z osób, która cię pamiętam, no nie dopuściła, umówmy się, gdzieś do finału. Przeczytałem sobie, że tam się pojawiła w tobie taka myśl, aha, następnym razem to ja jej pokażę. No tak, wiesz, do pewnego momentu tak właśnie jest, że człowiek stara się popisać, człowiek stara się jakby wszystkiego rodzaju też porażki i różne takie momenty, które wydaje się, że ciebie zatrzymują, dają ci tak naprawdę później kopniaka gdzieś do przodu, a w momencie, w którym zaczynasz dojrzewać i zaczynasz odkrywać muzykę w sobie od różnej strony, zaczynasz też czerpać inspirację,
zaczynasz się otwierać na wiele różnych rzeczy. Okazuje się, że muzyka jest czymś zupełnie nieograniczonym i nie ma czegoś takiego tak naprawdę dla mnie jak klasyka, czy elektronika, czy jazz, bo jazz, pojęcie jazzu to też jest przecież bardzo szerokie pojęcie, czym jest jazz tak naprawdę. Moglibyśmy czymś, tutaj naprawdę pasjami o tym opowiadać, o tym jazzie szczególnie, bo to też temat bardzo bieżący. A propos International Jazz Day i wrócimy do tego za moment jeszcze, bo wiem, że byłaś w tym samym miejscu, w którym ja, zresztą oboje jesteśmy tutaj tymi, którzy niespełnionymi rozmówcami docelowymi Nilsa Frama. I do tego tematu też za moment wrócimy. Na razie cały czas Katarzyna Borek ze swojej nowej płyty, dzisiaj na naszej antenie Space in Between. Ja pozwoliłem sobie tym razem wybrać Neptuna i razem z Johnem Cage'em pozwólmy sobie odlecieć raz jeszcze. I przede wszystkim z tobą.
Kasiu, takich podróży więcej na tej płycie. Jest czas, by się tymi dźwiękami rozsmakować. To akurat kompozycja, powiedziałaś, wybrałaś najdłuższą, bo 12 minutówka. No tak, prawie ale 13. Nie dotrwaliśmy do końca. Wiem. Ale jest też kilka krótszych utworów, które są na przykład moimi aranżacjami pięknych utworów na fortepian i Rhodes, efektowany. To też jest taka ciekawostka, bo na tej płycie oprócz fortepianu możemy usłyszeć też dźwięki Rhodesa efektowanego, który właśnie brzmi bardzo, bardzo ambientowo, bardzo przestrzennie i w połączeniu z dźwiękami kosmosu. A mogę cię zapytać, ile Wojtka w tym projekcie jest jeszcze? Bo... No oczywiście, jasne, że tak. Ja tego w żaden sposób oczywiście nie ukrywam, bo mając przy sobie osobę, która ma tak niesamowite doświadczenie w elektronice i w przetwarzaniu dźwięku fortepianu, co robiliśmy na swojej poprzedniej płycie, oczywiście wzięłam Wojtka do studia i Wojtek pomagał mi na żywo efektować fortepian. Także oczywiście więcej tutaj jest fortepianu. To jest płyta fortepianowa. Natomiast dźwięk fortepianu jest przetwarzany elektronicznie przez procesory efektowe. Fortepian też preparuje na żywo, preparuje w sposób naturalny, można powiedzieć, tak? Elektroniczne dźwięki Rhodesa też są efektowane, także niektórym kompozycjom na pewno bliżej jest do brzmień takich ambientowych, elektronicznych, a niektóre są bardzo takie fortepianowe, sauté. No i właśnie chciałem nawiązać przy okazji do tego, bo powiedzieliśmy o Nilsie Framie i o naszych zachwytach wspólnych akurat jego twórczością. Ja rozumiem, że tobie koncert Nonkin podobał się w ramach Międzynarodowego Dnia Jazzu. To bardzo ładne zakończenie ze swoją drogą. Bardzo mi się podobał. W ogóle czekałam, szczerze mówiąc, na ten koncert, bo obserwuję, jestem fanką Nilsa Frama i tego typu brzmień już od dłuższego czasu. Też uczę się bardzo dużo, kiedy słyszę, że ktoś ma tak niesamowicie opanowaną technikę posługiwania się tyloma elektronicznymi klawiszowymi instrumentami. Jest to na pewno wspaniałe, ale on jakby tworzy coś więcej jeszcze. To nie jest tylko jakby technik elektroniczny, ale jest pewnego rodzaju jakiś szamanizm w tym też. Pozwalam sobie taką tezę postawić, że bardzo wiele osób, które gdzieś tam interesowały się muzyką elektroniczną, przeniósł w zupełnie inny wymiar. Razem zresztą z Olafurem Arnaldsem, pozwolę sobie na taką wspólną, że tak powiem, tezę. Wszystko to, co robi Erase Tape Records, jest naprawdę przepięknym ruchem, przepięknym manewrem. Ja rozumiem, że on ma także aspekt oczywiście finansowy jakoś i tak dalej, natomiast oni naprawdę świetną pracę wykonują a propos muzyki klasycznej i Zasłuchuję się, już śledzę też Erase Tapes od jakiegoś czasu, bo wydają mnóstwo ciekawych artystów. Też zwróciłam ostatnio uwagę na jednego wspaniałego artystę, wibrafonistę, który wydaje właśnie w Erase Tapes, się nazywa Masayoshi Fujita. Prezentowaliśmy go tutaj. Tak? Tak. Jest doskonale. Naprawdę. Dobrze, też pozachwycajmy się poza anteną. A teraz... mówimy po prostu o rzeczach, które jakby leżą w takiej naturze eksperymentalnej, ale minimalistycznej, ambientowej, elektronicznej. Piękne rzeczy. Jesteśmy cały czas z wami na 89.8. Radio RAM. W dobrym tonie. Ten program nazywa się... Radio RAM. W dobrym tonie. Nie, no, nazywa się trochę inaczej. Nazywa się tak... Muzyczny Wrocław. Muzyczny Wrocław dzisiaj Kasia Borek. Za moment będziemy jeszcze ją pytać, od kiedy oficjalnie w sklepach będzie można płytę zakupić. A teraz posłuchajmy tej wyjątkowej kompozycji, bo waszej wspólnej z Wojtkiem, Planet X.
Kasiu, jak mnie słyszysz? Dobrze, dobrze, coś przerywa, ale słyszę. Ty już na planecie X razem z Wojtkiem, czy ja cały czas na Ziemi. Ale jest ta planeta, czy jej w końcu nie ma, bo słyszałam różne hipotezy na ten temat. No właśnie, nie są zgodni chyba wszyscy. No, jak ty myślisz? Ja myślę, że jest, bo stworzyliście coś, czym nas zabraliście na tę planetę, wiesz? Katarzyna Borek razem z Wojtą Monterem to na nowej płycie Space in Between. Powiedzą, no nie, no wyszukali coś jakieś totalnie, no nie da się tego słuchać, gdzie tu są jakieś kompozycje? A owszem, są, moi drodzy. Kasia, a zostawisz płytę jedną dla nas? Mogę zostawić nawet trzy. O, to bardzo byśmy prosili. Mam nadzieję, że są odważni do tego, by się zmierzyć także z takimi kompozycjami. 11 kompozycji na nowej płycie Kasi. Tak jak powiedziałaś, gdzieś to jest rozwieszone między Ziemią a kosmosem. Ten kosmos oficjalnie w sklepach od... Ten kosmos oficjalnie w sklepach od 9 maja, natomiast dla tych, którzy już nie mogą się doczekać, mogę powiedzieć, że płytę już można kupić. Można ją kupić na stronie www.beat.pl, bo płyta ta została wydana przez label, który nazywa się Beat. Ale tam się pojawia też temat Leszka Możera. Tak, pojawia się, dlatego że wytwórnia ta, jeśli można tak ją nazwać, należy do niego, tak? Czy wydaje projekty, które w jakiś sposób wspiera, które wspiera duchowo, artystycznie lub też produkcyjnie. W tym przypadku jakby można było powiedzieć, że duchowo, ponieważ całość jakby tutaj powstała z mojej inicjatywy i no oczywiście pewnie gdyby się Leszkowi nie podobało, to by mi tej płyty nie wydał, więc... Dobrze, to ale wszystko mi się tak zgadza na razie, więc dodatkowe tłumaczenia nie będą potrzebne. Dziękuję ci serdecznie dzisiaj za wizytę. Dziękuję za odrobinę kosmosu w muzycznym Wrocławiu, bo byliśmy w zupełnie innych miejscach niż zazwyczaj. No i życzę także udanych koncertów, bo mam nadzieję, że zostanie to przeniesione także gdzieś na no, żywą sytuację, może tak w ten sposób, gdzie będzie kontakt także z publiką. Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będę mogła informować, gdzie te koncerty się odbędą. To zapraszamy. Na pewno w muzycznym Wrocławiu zawsze takie miejsce będzie. Za wizytę dziękuję ci raz jeszcze. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Naszym gościem była Katarzyna Borek.